Dobra, dziś szybko, bo na pewno Jay Khaled czeka na... Chciałby posłuchać sam o sobie, nie? Dziś mam bluzę, nie jestem roznegliżowany. Założyłem, żeby nie być nagi. Przynajmniej tors, ale dzisiaj było 38 stopni i zero wiatru. Było bardzo gorąco, także... Ale w tej bluzie w sumie nawet nie czuć się aż tak. Może chroni przed... Nie wiem, jak to działa. Wiem, że oni chodzą w ciuchach, ale no, to tyle informacji z tropików, ale poruszymy temat pana Jacka Kalejba, ponieważ atakuje też moją rodzinę, nie? Wysyła jakichś tam kurierów, jakichś tam pachołków. No to ten gucio donosiciel, tak zwany, jest dobry w te... No, robi to, co zawsze robił, no. Dopierdala się do... Donosi, rozpierdala, kradnie. Cudzołoży, no taki typ człowieka po prostu, no. Ale ja mam coś na niego, bo ja coś nagrywałem na tą małą kamerkę, tych materiałów jeszcze nie pokażę, ale ponieważ on atakuje moich rodziców, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z tym Jackiem, także ja może w następnych odcinkach, jeśli w ogóle będą, opublikuję coś o jego rodzinie, tu właśnie z tej kamerki, tak? Jak pan Jack rozmawia ze swoją małżonką, jak wygląda rodzina, co robi rodzina, akurat nic nie robi specjalnie. No i może tyle. Kiedy pan Jack Kalejb na przykład, takie newski już, kiedy pan, już kogo to interesuje w sumie, ale dobra, no. Pan Jack Kaleb, kiedy pan Jack Kaleb wychodzi z domu? No wtedy jak musi iść do lekarza, nie? Po jakąś receptę, jakieś zwolnienie. O, widzisz pan Jack, jak wyglądają kraje inne? Jak święta wyglądają? A jak twoje wyglądają? Ty się z domu poiżyłeś, bo tam różni ludzie chodzą, nie? Różnych nastrojów politycznych, ustawień religijnych, obowiązków i tak dalej, nie? No jest w takim kraju, na jaki zasługujesz. No. Tyle tych zdjęć, no, że słabo coś mi dzisiaj gadanie idzie. No, fotki poszły. Parę fotek. To jakieś święto buddyjskie, pełni księżyca. O, ale ta kobieta właśnie, ona się tak do mnie gdzieś uśmiechała. O, to jest to zdjęcie. Piękna była fotka, tego nie oddaję, nie? No, trudno. No, także następny, o, tu wszyscy ludzie siedzą, tam robią coś sobie razem, tak? Znaczy, nie wiem co robią, ale różne kwiaty plotą, takie stateczki robią wodne, Loy Craton, tam się różnie nazywa. No i to są razem, tak. A! Jack Galley. On zawsze opowiadał, że on tam obcował z muzułmanami jakimiś tam i tak dalej, nie? Z innych krajów ludźmi. To akurat to nie jest takie dziwne, nie? Bo tam tych ludzi jest więcej jak Niemców może. A on zawsze mówił, że on tam ma kontakty w szkołach, ale wiesz, prawda jest taka, że on po prostu go wysłali przymusowo, bo on nie był do roboty ani na rentę, nie wiedzieli gdzie go wysłać. I na początek go wysłali Niemcy do szkoły niemieckiej, nie? Żeby go zgermanizować lepiej, no żeby nauczyć go, no, na siłę tego niemieckiego, ale niestety nie nauczył się. Możecie to sprawdzić, on tam ma tyle czatów. Niech ktoś, kto zna niemiecki, niech z nim spróbuje pogadać po niemiecku. Oczywiście on zna też angielski, ale to też tam macie te czaty. Jack mógłby otworzyć nowy kanał angielskojęzyczny i tam spróbujcie z nim pogadać po angielsku. Oczywiście był we Francji, zna też francuski, on prawie nie widzi różnic między niemieckim, angielskim, francuskim. To tylko jakieś tam literki się zamieniają, tak? To pogadajcie po francusku z nim jeszcze, nie? Także tu z tej kamerki
Zobaczę. Zobaczymy. Siedzi w tym kraju. Kamień czarny, nie? Ma nawet okno, siatkę założoną na okno, bo jakiś mu tam komar. A, właśnie, bo. W Rajchu śmierdzi, tam gdzie ja byłem, w tym Gedlitz, to śmierdzi jebie normalnie nieraz na chacie, bo oni mają kible przed domami, nie? Jak masz na przykład jakąś tam kamienicę, albo jedną, drugą, trzecią kamienicę, to oni mają 20 kibli koło siebie i oni tam to wrzucają, no i to syf jebie w ryj, nie? Dlatego pewnie Jack sobie założył tą siateczkę, żeby mu jakieś robaki, jakieś tam muchy, osy nie wpadały, czy tam szerszenie, bo no bo te kible jakby sprowadzają te owady, no też. No nie wyszło mi dzisiaj, ale tak coś pogadałem. Zresztą tak włączam i nic nie myślę, po prostu sobie gadam. To tyle, na razie, dobranoc, pozdrawiam Sałatę, Hazego i na razie to koniec z tej ekipy. Trzymajcie się. Uuu.